Siema, siemanko, tutaj ja, koniara 0020. Dzisiaj kupiłam 5 używanych figurek, szlejchów. Jedną już mam, jedną kupiłam powtórkę, dlatego że już jest wycofana. Nie wiem, czy może się domyślacie, że chodzi tutaj o Clutch Clydesdale. Tak, drugą Clutch Clydesdale. Kupiłam jej używany. Tu ma jakieś tam małe zadrapanie na uszach, ale uszy są bardzo często poździerane, więc mi to nie przeszkadza. Tak całkiem. Na samym koniem, reszta to już są same ogiery bądź wałachy. Jest ogier Tennessee Walker Horse. Yeah. Tak, jest śliczny. Są jakieś na nim drobne zadrapanie, ale to z użytkowania po prostu i z tego, że leżały w kartonie. Z 20 figurek leżało w takim małym kartonie. Także... Nie mam jeszcze imion. Możecie wymyślać. Następnym goniem jest Ogier Quarter Horse. Trochę tam gdzieś tam są nogi podrapane, co nie robi mi żadnej różnicy. Tutaj gdzieś tu ugrzywa. Takie odstające rzeczy, to wiadomo. Trochę chrapy i uszy. Następnym goniem jest już przedostatni. Ogier andaluzyjski. Jest śliczny. Ale się chwieje. No ale. Ja się tam potem. Tu ma jakieś tam startą farbę. Trochę grzywa jest podzierana, co jest z normalnego użytkowania. Trochę tutaj gdzieś głowa. Ogon końcówki. Jak u każdego wrażenie i praktycznie konia i tutaj noga. Ale to nie przeszkadza mi. Ostatnim już jest... Wałach, tak, luzytański z 2009 roku. Ma tutaj trochę uszki pozdrapione, trochę główkę. Tutaj gdzieś na całym koniu ogólnie znajdują się rysy, tutaj jest taka największa. I tu, tak to tam stan stwierdzam, że jest dobry. Powiem wam, że po dłuższym czasie, jak się te figurki ma, to już tych zadrapań się nie zauważa. To jest prawda, tych zadrapań już się po prostu nie zauważa, jak się po dłuższym czasie te figurki ma. Także te 5 koni kupiłem. Stan jest bardzo dobry. Nie powiem, że nie. Wymyślajcie imiona dla nich. Pamiętajcie, klacz i ogiery i wałach. Klacz, ogiery, wałach. Możecie wymyślać imiona. Ja wam nie podpowiadam. Możliwe, że w opisie bądź gdzieś tutaj na ekranie pojawi się już, jak wymyślę im imiona, ich imię. Zobaczymy. To cześć wszystkim i pa, pa.